When the moon rose, he cut the black wolf's throat. A kiedy nadszedł nów, poderżnął gardło czarnemu wilkowi i narysował jego krwią krąg na śniegu. Klęcząc pośrodku kręgu, oskurował wilka i przywdział jego skórę. Potem zjadł mózg wilka, by zyskać jego przebiegłość, i jego serce, aby zyskać jego siłę. Pozwól, że opowiem ci historię. Cześć, tu mówi mistrz gry Tomek. Oto jest 11. część prezentacji przygody do D&D Dark of the Moon pod tytułem Hala Jarla. Poprzednią częścią był upiór z Worgen. Treść zawiera spoilery. Nim opowiem o Hali Jarla, trzy króciutkie sprawy w samym Worgen. Pierwsza rzecz to srebro. Przypominam, że wilkołaka da się zranić tylko bronią posrebrzaną. Bohaterowie mieli możliwość takową zdobyć i powinni ją mieć. Po drugie, pokrzyk i tojad. To naprawdę nie znam się na botanice, ale to są chyba dwie różne rośliny. Jedna to jest pokrzyk, zwany też wilczą jagodą lub beladonną. Roślina, która systemowo umożliwia przerzut rzutu obronnego na zarażenie likantropią. A druga roślina to jest tojad, czyli wolfsbane. Według upiora Aneke należy tym namaścić czarne futro jarla, by uczynić go na powrót śmiertelnym. Zarówno tojad, jak i beladonne można jeszcze zdobyć w Worgen. Mikael może podpowiedzieć gdzie. Kolejna rzecz to tajne przejście w hali jarla. Wiedzie ono prosto z tylnego ganku do sypialni samego Grendela. Nikt o tym oczywiście nie wie, z jednym wyjątkiem. Mianowicie ten dwór ktoś zbudował. Konkretnie cieśla, którego nazwałem tutaj Arvid. Mikael może bohaterów skierować do owego cieśli, który niestety jest zagorzałym, wręcz fanatycznym zwolennikiem jarla i informacje o tajnym przejściu można od niego wydobyć wyłącznie podstępem, za pomocą magii zauroczającej lub niestety tortur, co jest wyjątkowo niezdrowe w Ravenloftie. Nie muszę mówić, że w Worgen bohaterowie są na terenie wroga. Muszą działać wyjątkowo ostrożnie. W każdej chwili mogą natknąć się na patrol łowczych lub paść ofiarą podsłuchiwacza donosiciela. Okej, przechodzę do opisu dworu, czyli hali jarla. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest to wybitny rysunek, nie jest to wybitny plan. Zwłaszcza te pokoje bez okien robią na mnie piorunujące wrażenie, no ale nazwijmy ten plan wystarczającym. Co tu warto wiedzieć? Po pierwsze, ilu łowczych jeszcze znajduje się na terenie hali? Bowiem bohaterowie mieli okazję przetrzebić ich szeregi w poprzednich spotkaniach podczas tej przygody. Po drugie, takie ciekawe urozmaicenie, wśród łowczych może być ktoś pokroju samych bohaterów, czyli ktoś, kto wszedł do Ravenloftu i został podstępem, przemocą zmuszony do służenia jarlowi jako łowczy. Może to być niepasująca zupełnie do towarzyszy wikingów postać, na przykład czarnoskórego czarodzieja z Arabii, jakiegoś krasnoluda albo cyganki, czyli wistani. Następna sprawa to jeńcy z Klarund, pojmani przez jarla, przetrzymywani w charakterze zapasu mięsa. Wśród nich prawdopodobnie jest Sven z Klarund, o którym bohaterowie dużo słyszeli, a nie mieli go okazji jeszcze spotkać. Autor przygody jakoś o tym zapomniał, więc proponuję, żeby w jednym z pomieszczeń o numerku 8 było po prostu zejście do piwnicy, gdzie znajdują się klatki z owym żywym mięsem, można powiedzieć taka hodowla ludzkiego mięsa prowadzona przez jarla. Tych ludzi oczywiście można uwolnić, a nawet uzbroić i użyć do walki. A skoro jesteśmy już przy jeńcach, to jeśli coś poszło nie tak bohaterom w rozdziałach 3 i 6, być może wśród jeńców są także Mikael Worgen, piękna druidka Karin z Eddy i inni bohaterowie niezależni z Eddy, których wymieniać tutaj nie będę. Ważnym pomieszczeniem jest również numer 7, zbrojownia. Jak widać, zamknięta. Jeśli bohaterowie na poprzednich etapach przygody zostali pojmani, wówczas jarl bynajmniej ich nie zabił, a
rozebrał do naga i popędził batogami w śnieg. Z prostą misją. Jeśli przetrwacie, nadajecie się na łowczych. W takiej sytuacji pomocy udzielić mogą bohaterom wiedźmy z Doliny Mgieł, Elke i Nena. A ekwipunek bohaterów zabrany przez Jarla znajduje się właśnie tutaj, w zbrojowni numer 7 i być może teraz w tym rozdziale jest okazja, żeby go odzyskać. Nie będę czytał opisów pozostałych pomieszczeń z hali Jarla. One są oczywiste i każdy może zrobić to samodzielnie. Pytanie podstawowe brzmi, po co w ogóle bohaterowie mają wchodzić do tej hali? Jak pamiętasz, ciotka Aneke powiedziała im, że jedyną metodą na pozbawienie Jarla nieśmiertelności jest namaścić jego futro, czarne futro Basiora mieszaniną soli i tojadu rozpuszczonych w śniegu. A Jarl odwiesza na noc to futro w swojej sypialni oznaczonej numerem 10 na ścianie. Jest to więc dobra okazja dla drużynowego łotra, tudzież czarodzieja lub jego chowańca, by dokonać tego drobnego, a jakże znaczącego aktu dywersji. A co, jeśli wywiąże się walka między bohaterami, a łowczymi i samym Jarlem? Tu przypomnę tylko o dwóch rzeczach. Po pierwsze, werewolf, czyli wilkołak, ma odporność. Odporność znaczy, że w ogóle nie dostaje obrażeń od broni, która nie jest jednocześnie magiczna i posrebrzana. Druga sprawa, tak jak zaznaczyłem, wilkołak ze względu na swój świetny węch ma ułatwienie w rzutach na mądrość lub percepcję opierających się na tymże węchu, a także słuchu. O pozostałych mocach Jarla i jego syna Axela, czyli wilkołaków rodzaju Ludy Noir, opowiem w następnym odcinku. To wszystko w tym odcinku. Następny, 12, nosi tytuł Nów. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do pozostałych materiałów. Do usłyszenia. Cześć.